Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym Wam zaproponować takie oto pyszne i szybkie placki. Placki są z brokuła i z fileta z kurczaka. Przepis bardzo prosty, bardzo szybki w wykonaniu, bardzo smaczny. Chciałbym dodać, że dzieciaki te placki po prostu uwielbiają, a zwłaszcza na śniadanie. Zapraszam na film, pokażę Wam, jak takie placuszki zrobić, bo one są po prostu przepyszne. A w pierwszej kolejności, od czego tutaj zaczniemy? Miska, w której to wszystko będziemy sobie mieszać. I teraz tak, tutaj mam pół szklanki, no może troszeczkę więcej tego mleka, może około 150 ml. Mleko mam już tutaj zalane. Kaszka manna, 3 duże, można by powiedzieć nawet czubate łyżki. Jeżeli będzie bardzo, bardzo rzadkie, tej kaszki może jeszcze dodamy, a jeżeli nie, to nie będziemy tego dodawać. Teraz możemy też tutaj dodać od razu bezpośrednio przyprawy. W pierwszej kolejności ja tutaj zacznę od soli. Sól oczywiście według własnego uznania. Ja dam tutaj taką malutką, naprawdę bardzo malutką łyżeczkę i tej soli więcej tutaj dawać nie będę. Pieprzu też dam tylko odrobinę, nawet nie pół łyżeczki. Ale za to kurkumy, śmiało tutaj calutką taką możemy dać łyżeczkę. I na sam koniec imbiru, ale imbiru też za dużo tutaj nie dawajmy. Zobaczcie, tutaj mam tylko na czubku tej łyżeczki i to w zupełności wystarczy. I teraz, gdy mamy to wszystko już tutaj dodane, musimy sobie tutaj to dobrze przemieszać. I odstawimy teraz to na kilka minut, tak żeby ta kasza tutaj opiła się tego mleka i po kilku minutach stwierdzimy, czy konsystencja jest idealna, czy będziemy tutaj jeszcze coś manipulować. Ale myślę, że będzie dobrze. Odstawiam teraz to na bok. A czym teraz się zajmiemy? Teraz zajmiemy się brokułem. Brokuła mam tutaj około 250 gramów. Proszę zobaczyć. Na razie mam takie duże różyczki. I teraz te różyczki muszę sobie tylko sparzyć na wrzątku, ale będziemy je parzyć dosłownie 3, maksymalnie 4 minutki. Więc teraz garnek z wodą. Woda może być nawet gorąca. Szybciej Wam się zagotuje. I też tutaj do wody wsypuję jedną łyżeczkę soli i jak tylko woda mi się zagotuje, wrzucamy sobie brokuła. I brokuła, tak jak już mówiłem wcześniej, maksymalnie 4 minutki. Woda na broku mi się zaraz zagotuje, za chwilę będę sobie go parzył, a teraz musimy przygotować sobie jedną ćwiartkę fileta z kurczaka. U mnie ten filet ma około 250 gramów, tyle samo też mniej więcej miałem brokuła. I teraz co z tym filetem? No musimy oczywiście go umyć dobrze w zimnej wodzie i go osuszyć ręcznikami. Mój filecik już jest gotowy, umyty, osuszony i teraz będziemy sobie go kroić. Jak będziemy kroić fileta? Musimy go pokroić w bardzo drobne kosteczki. Już Wam tutaj zaraz pokazuję. Najpierw sobie tutaj ukroję takie małe paseczki. Ten paseczek jeszcze jest dość szerokawy, więc jeszcze go sobie tutaj przetnę na pół. I teraz kroimy na taką małą, można powiedzieć, cienką kosteczkę. Już Wam pokazuję, jak ta kosteczka mniej więcej powinna wyglądać. Proszę bardzo, takiej wielkości i nie większe, bo to będziemy robić z tego placuszki, to żeby one też nie były za grube. No i tak teraz skroimy sobie całego jednego filecika. I proszę bardzo, mięsko pokrojone i z tym mięsem nic nie robimy. Tak sobie tutaj zostawiamy, a teraz w tym czasie właśnie widzę, zagotowała się woda na brokuła. Proszę bardzo, woda się gotuje. Wrzucam teraz tutaj sobie brokuła i tak jak już mówiłem wcześniej, 3 minutki, 4, maksymalnie nie dłużej, tak żeby nam tutaj z tego brokuła nie zrobiła się ciapka. Przykrywam i wracamy do mięsa. Proszę zobaczyć. Kasza tutaj trochę się opiła z tym mlekiem i to jest konsystencja idealna. Nie jest tutaj jakaś super rzadzizna, ale też nie jest to jakoś super gęste. Co teraz zrobimy? Ano przerzucam teraz mięso, które sobie przed chwilą przygotowaliśmy. Tego mięsa nie musimy w ogóle doprawiać, no bo tutaj przecież to mleko z tą kaszą, ono już jest przyprawione. Dodam jeszcze tutaj jedno jajko i teraz pozostało mi tylko tutaj jeszcze dodać brokuła, którego za chwilę sobie sparzę. A zaraz Wam powiem, co jeszcze z tym brokułem zrobimy po sparzeniu. Brokuła właśnie mam sparzonego. 3 minutki, tyle dokładnie go parzyłem. Teraz, zanim zacznę sobie go tutaj obrabiać, przeleję sobie go jeszcze zimną wodą. Brokuł mam przelany zimną wodą.
poczekam dosłownie minutkę, żeby jeszcze sobie troszeczkę przestygł. Tutaj jajko z mięsem, mleko i kaszę odstawię sobie na bok, a teraz szybko przygotujemy sobie jeszcze troszeczkę pietruszki. Pietruszki nie musimy tutaj dawać dużo, oczywiście możemy, jeżeli lubicie pietruszkę delikatnie, musimy sobie tylko rozsiekać, tak żebyśmy tutaj nie mieli jakichś super wielkich kawałków. Proszę bardzo, pietruszka w takiej postaci idealna. Dodamy ją tutaj od razu też do miski, gdzie wszystko będziemy mieszać i zabieramy się za brokuła. A co robimy z brokułem? Z brokuła zabieramy teraz tylko same różyczki, ale to wszystko tu musimy odkroić tak, żeby nie było tego korzonka. Samiutkie różyczki, proszę bardzo, o takie coś nam chodzi. Już Wam pokazuję. O, dokładnie o to mi tutaj chodzi. Tu jeszcze trochę to odkroję. Proszę bardzo. I na takie właśnie malutkie różyczki przygotowujemy sobie brokuła. A dobrym sposobem też jest coś takiego, że proszę zobaczyć. Tu mam taką potężną, można powiedzieć, różyczkę. I tutaj sobie odkrawam to nożykiem, aż do momentu, gdy pojawią mi się ogonki. O, proszę bardzo, widzicie? I do tego momentu sobie tutaj to skrawam. I powiem Wam, że to idzie dużo szybciej. Proszę bardzo. Gotowe. I to były ostatnie kawałki, które miałem do zrobienia. No i teraz musimy sobie to wszystko dobrze wymieszać. Mieszamy to wszystko dobrze, tak żebyśmy tutaj jeszcze rozbili sobie to jajko, które dodaliśmy przed chwilą. I w międzyczasie możemy już sobie przygotowywać patelnię, rozgrzewać. I zaraz Wam powiem, ile wlewamy oleju i jak to będziemy sobie obsmażać. Patelnia już mi się rozgrzewa. Teraz wlewam olej. Proszę zobaczyć, ile tego oleju tutaj wlewam. O, wlełem tyle tego oleju, że prawie zakryło mi tutaj ładnie całe dno. O, proszę bardzo, trochę poruszałem i dno jest zakryte. I teraz jak tylko olej się rozgrzeje, zaczynamy smażyć sobie placuszki. Olej mam rozgrzany i teraz jeszcze przed nakładaniem dobrze sobie to mieszamy. Bierzemy sobie taką łyżkę, ja jak widzicie mam taką dość, o, trochę głębokawa. Nakładam sobie na łyżkę tak, żebym tutaj miał i brokuła, i mięsko, i proszę bardzo. I musimy teraz uformować taki placuszek. I lecimy dalej. I w ten sposób wyjdzie nam tutaj prawdopodobnie około 4 takie placuszki. Jest trzeci. Czwartego nie będę pychał, tak żeby tutaj mi się nie pokleiły. I teraz ważna rzecz. Nie robimy tego na maksymalnym ogniu. Musimy sobie tutaj kontrolować tak, żebyśmy sobie tych placków za bardzo nie przypalili. I oczywiście musimy je teraz obsmażyć z obu dwóch stron. Mniej więcej zajmuje to po 2,5 minuty z każdej strony. Proszę zobaczyć, właśnie przed chwilą sobie obróciłem na drugą stronę. Zobaczcie, jaki piękny złoty kolor. No, idealne. I teraz jeszcze około 2,5 minutki, może 3 z tej strony. No i tak musimy obsmażyć wszystko, co mamy. No i proszę Państwa, placuszki posmażone tutaj wyłożyłem. Pierwsze 3, które usmażyłem na talerz, żeby Wam zaprezentować, jak one wyśmienicie wyglądają. Są po prostu przepyszne, tak jak już mówiłem wcześniej, dzieciaki je uwielbiają. Szybkie w przygotowaniu, bardzo prosty przepis, a uwierzcie mi, będziecie zachwyceni, a zobaczcie, u mnie już tutaj 2 głodomorki czekają, żeby posmakować. Niestety im się nie uda, no bo to nieprawdziwe ptaszki. No mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Napiszcie mi w komentarzu, jeżeli zrobiliście takie placuszki, jak Wam smakowały. Oczywiście pamiętajcie, subskrypcja, dzwoneczek i nie zapomnijcie zostawić łapkę do góry. Teraz życzę wszystkim smacznego, zapraszam na moje kolejne odcinki. Do zobaczenia, cześć!